Are you deaf? Can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always digging in my skin. Cześć, z tej strony Speedman i witam was prosto z toru kartingowego w Sosnowej. Jesteśmy oczywiście na terenie Czech, gdzie dzisiaj i jutro, czyli dzisiaj mam 26 i 27 lipca, odbywa się czwarta bodajże runda Karting Cupa, czyli zawodów kartingu wyczynowym czeskiego kartingu wyczynowego, gdzie tak naprawdę ścigają się wszyscy. Od Rock Cupa po te Baby, Mini, Rotax, po prostu wszyscy. Dzisiaj oczywiście jesteśmy razem z moim kolegą, który się ściga w Rock Cupie i będziemy śledzić jego wydarzenia, ale również popatrzymy sobie oczywiście na innych zawodników. Co ciekawe, oczywiście tutaj też startują kazety, czyli kokardy biegowe. W Polsce niestety nie mamy możliwości ich oglądania, ponieważ jest zbyt mało zawodników, tak naprawdę nikogo prawie nie ma, kto by się ścigał, przez co nie ma organizowanych, tak naprawdę nikt nie startuje tak naprawdę w ich rundach. Dlatego serdecznie zapraszam do oglądania. Oczywiście dzisiaj już jesteśmy po trzech treningach, teraz mamy przerwę, około 12.00 jest przerwa na lunch, cokolwiek tam byście chcieli zrobić, no i potem zaczynamy znowu kolejne ściganie się. Dzisiaj mamy, tak jak powiedziałem, sobota, treningi, 5 treningów oraz kwalifikacje. Jutrzejszy dzień, czyli niedziela, rozpocznie się też tam około godziny 9 i to będą już warm-upy, czyli rozgrzewka i potem następnie przejdziemy już do wyścigów. Bodajże są 3 wyścigi w każdej klasie, więc będzie to oglądać. Więc zapraszam do oglądania. Moi drodzy, jesteśmy w hotelu i robimy wejście smoka. Dawaj Marę, pokaż jak to się robi. Hej, z tej strony Speedman i witam was drugiego dnia zawodów czwartej rundy Karting Cupa rozgrywanej w Sosnowej, gdzie aktualnie się teraz odbywa warm-up. Mamy godzinę około 8 rano i jak sami słyszycie, jest dosyć głośno. Przed nami dzisiaj warm-upy, czyli tak jakby rozgrzewki. Potem będziemy mieć trzy wyścigi. Każda z klas zaliczy po 3 wyścigi. No i zobaczymy jak to pójdzie. No więc oglądamy, świetnie się bawimy i śledzimy. Dobra, to by było na tyle. No to hej, z tej strony Speedman oczywiście, no i co? No i po zawodach, moi drodzy, po zawodach, czwarta runda dobiega końca. Ej co, było dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o wszystkie kategorie, to coś tam powalczyli, coś tam pokoziobkowali, było jedno dachowanie. Tak, dachowanie, nikomu się oczywiście nic nie stało. Było ogólnie ciekawie.
co dalej zobaczymy. Oczywiście tutaj tylko ja dzisiaj śledziłem, oglądałem i kibicowałem jednej osobie, która zajęła ostatecznie drugie miejsce. Kto to jest, to dowiecie się z filmiku, do którego macie link w opisie. I pewnie gdzieś tutaj koło mnie się wyświetla teraz ramka do tego filmiku, więc zapraszam do oglądania. No a teraz mi nic nie pozostało nic innego jak zaprosić do subskrybowania, lajkowania i oglądania. Kolejna runda, no za miesiąc jest, 31 w Hebie, w Chlebie, jak ja to powiedziałem kiedyś. Ja oczywiście na terenie Czech, ale czy będziemy, to zobaczymy. Teraz się z wami żegnam, do zobaczenia, bye!